Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor. A więc wojna. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Call to Arms Gates of Hell Ostfront z kampanii polskiej, z moda, którego tworzymy razem z kumplami, z Nowej Polski. I tak, dzisiaj weźmiemy sobie atak czołgami, zrobimy, tak myślę, i wreszcie zagramy na mapie Bubingen, której już w poprzednim odcinku powinna być, już wam pokazuję, takie miasteczko fajne. I ono ma 3 gwiazdki, także mam nadzieję, że będzie wreszcie jakiś opór też od Rosjan. Ostatnio po obronie nawet, no muszę przyznać, że sporo sypnęli tą piechotą, jakimiś tam czołgami. Także weźmiemy sobie, myślę, że to odblokujemy. I chciałem na pewno, ambulans możemy też wziąć, sekcja KBUR, sekcja RKMA, takich odblokujemy tu różnych. To my, o, proszę bardzo, też takie fajne, naprawdę mocne działa. Weźmiemy sobie na przykład 155 Schneidera. Przy okazji, jeśli chcecie wspomóc mój mały kanał, możecie stawić suba, będzie mi bardzo miło. Weźmiemy sobie to, też odblokujemy. Kuszą mnie też Vickersy. Sprawdzimy, jaki to ma pancerz, bo już nie pamiętam. To sobie też tutaj odblokujemy. No i spoczko, Renault tylko nie odblokowywałem, ale to tam... Nie powinno być problemu. Dzisiaj sobie bardziej postawię na czołgi. Weźmy sobie tak. Na pewno to uzupełnimy. Weźmiemy drużynę saperów. A, uzupełnimy, ale wywalimy, bo mi akurat niepotrzebne jest to. O, marynarze flotylii pińskiej przydadzą się jako lepsza piechota. To sobie wywalimy. Możemy sobie NKM-a zostawić. Snajperów, bo ostatnio zapomniałem ich użyć. 10 TP, no niech będzie, dobra, z tymi czołgami mogą być. Browninga, artylerię wywalam, bo będziemy bardziej się trochę skupiali inaczej teraz na ataku. To 25 TP przyda się, to sobie zostawimy. No i co, ja bym sobie chętnie teraz dał... A, tu jeszcze mamy w ogóle ruski sprzęt, który bym chętnie sprzedał. Dobra, a powiem wam, że no zrobiło nam krzywdę, bo ma to działko całkiem. Ruscy mimo wszystko naprawdę podziałali z tym. Weźmiemy sobie tutaj. No i dziękuję wam za całe wsparcie pod ostatnimi odcinkami. Naprawdę mega, jest mi bardzo miło. O, proszę bardzo. Mamy dywizjon rozpoznawczy, taką mamy ciężarówkę, fajną, takiego krupa. Co my tu jeszcze mamy? Taką artylerię mamy. Co tu jeszcze jest? Wóz dowodzenia. Polski Fiat 508, łazik, też fajny, ładny. Co tu jeszcze? Takie mamy działka. Sekcja RKM, sekcja z KBUR-em. Okej. Okay. Tu mamy moździerze. Możemy ten ambulans wziąć, jestem ciekawy, co ten ambulans potrafi. Bo przy testach to wszystko później wychodzi. Schneidera. O! Kurczę, taką 105. Albo 155, artylerię ciężką. Myślę, że to się przyda do ostrzeliwania miasta. Możemy spróbować. I jeszcze amunicję bym chciał. Tylko tu jest amunicja piechoty. Dobra, też weźmy. Chciałem się dobrze z tym zabezpieczyć. I jeszcze myślę, że spokojnie byśmy mogli wziąć. W ogóle przerzucę te czołgi. Jeszcze jeden 25 TP. I... czy TKS... TKS ma troszeczkę mały... Właśnie, te Vickersy odblokowałem. Sprawdźmy. Aha. No one mają średnie to. To takie dobre by było na piechotę, wydaje mi się. Można wziąć. Czemu by nie... Pognębimy ich. Jak nam zniszczą, to trudno.
Piechotę mamy. No tak to wszystko myślę, że git. Także co? Myślę, że rozpoczynamy. Jedziemy. A, jeszcze zaraz, jeszcze z tym. Lotnictwo bombowe to nam się przyda. I może lotnictwo rozpoznawcze. Tak, na wypadek. Dobra. No dobra, mamy wczytane. Powiem wam, że jedna z fajniejszych map, takich miasteczek tutaj zrobionych. Chociaż i tak mniej są dopracowane te mapy, bo różne zauważyłem już bugi i tak dalej, ale spoczko. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. I tak, tu mamy taki, można powiedzieć, budynek, no, taki może nie ratusz, ale bardzo charakterystyczny z tym płotkiem na tej mapce. Oraz tu mamy taki punkt do zdobycia, ale ogólnie miasteczko jest fajne, powiem wam, że te domki i tak dalej, niestety to zżera trochę FPS-y. Jeszcze teraz przy tej nowej piechocie, co dodali, FPS-y bardziej lecą, ponieważ mają ponad 20 tekstur niestety. Nasze jednostki są tak zrobione, żeby nie lagowały, nie, w sensie nie było problemów z FPS-ami. Także tutaj duży plus. Dobra, bierzemy, co, na początek snajperów, niech biegną. Zdobędziemy sobie ten punkt, ponieważ on będzie o wiele prostszy niż zdobycie tam tego... tych punktów. Weźmiemy sobie od razu też snajperów tu. Weźmiemy sobie jeden czołg 25 TP, żeby był tutaj. No tutaj też widzę, że wsparcie mają. No ciekawy jestem, ciekawy. O, co się stało? Kurde, przejechaliśmy przez ten? Co za... NKM-a niestety. No ale to już... nie jest wina modeli, tylko po prostu tak jest gra zrobiona, że nie widzą. Dobra, weźmy sobie tutaj ich, rozstawmy. Dobra. Jeszcze do modeli, jeśli chodzi na przykład snajperów, to my sobie zmienimy na ten. Żeby chyba im pistolety wywalimy, chociaż bo tak jest zrobiona mechanika gry, że oni wyciągają bardziej pistolet jako broń krótką po prostu. Dobra, pobawimy się w snajpera. Okej, okay, buła. Okej. Okay. O, tu jest też... O kurde. Dobra. Gleba. Panowie, dawajcie. Coś nam przywalili. Nawet, muszę przyznać. Bierzemy od razu następny czołg, 14 TP, niech tutaj nas wspomaga. Bierzemy Vickersa. Też niech tutaj szybciutko. Dawać, dawać. Weźmy więcej piechoty. Akurat nie mam teraz, ale dobra, niech będzie Browning. O, Browninga widzę, że miły, naprawiłem. Tu poproszę też Vickersa. 10 TP, niech pojedzie na przykład tu. Trzeba trochę te jednostki poprzemieszczać. WZ-kę naszą 29 też tutaj. Dobra, trzeba trochę zadbać tutaj o te sprawy. Okej. Co tutaj jest? Na razie spokój. Dobra, poproszę wziąć to i w ogóle weźmy oficera. Gdzie ten oficer? Tu jest. On z lornetą nam dużo tutaj da. Weźmy tu sobie wiedźmy. Tutaj też poproszę zmienić na snajperkę. No, ładnie prują, ładnie. Nie ma, zmiłuj się. Okej. Okay. Weźmy od razu ziomeczka sobie tutaj. W ogóle, o, zbombardujemy ten punkt tam, to będziemy mieli już sporo do przodu. Weźmy sobie, tu mam właśnie kop. Weźmy ich pod dwójkę. Dobra, zapraszam was tu. A tych pod jedynkę. Miałem ich. Browninga też tu śmiało weźcie. Dobra, do przodu panowie.
podjeżdżać. Na razie Ruscy bardzo słaby opór. W sumie bez strat. Nie, jednego żołnierza niby straciłem. Ale to i tak jest niewiele. Nawet nie wiem, kogo my żeśmy stracili. A, może chodziło im o jednostkę tutaj NKM-u. Dlatego tak. Dobra. Moi niech tutaj w takim razie zaczną obczajać. Okej, może coś bardziej takiego. Nie do końca chcą mi się tu ułożyć, jakbym chciał. Dobra. Nic tu nie widać. Dobra, niech wjeżdżają w takim razie. O, widzę, że tu powinna być jakaś piechota. Dawajcie tego Vickersa tutaj, ale nie ma nikogo, bo widzę, że 6 punktów, także ładnie. I jeszcze jednego Vickersa możemy tutaj dać. Dobra, niech podjeżdżają. Snajperów też poproszę tutaj. Albo tu, okej. Jeszcze tu mamy jednego Browninga. No powiem wam, że się uzbroiłem tak, że Rosjanie nie mają szans, chyba że dostaną jakąś pomoc większą. Liczę na to. Albo się ukryli wszyscy w tym punkcie. No dobra. No poproszę też snajperkę. Możemy w ogóle pójść tam i spróbować ich trochę wyczaić. Zobaczymy, jak to tu wygląda. Dobra, na razie niech tutaj popatrzą. Oficera też poproszę, niech obczai może z tej strony. Chciałem wykorzystać jeszcze to działo tego Schneidera, jeśli dobrze mówię. Poczekamy chwilkę. WZ-a też możemy tutaj spokojnie w tą stronę. No naprawdę, powiem wam, że myślałem, że będzie większy opór. A tu lipa trochę. O, mamy to. No, poproszę bardzo, ile ja tu jeszcze mam. W ogóle, co tam mamy? Ciężarówka chyba będzie albo sama z siebie leczyła. Z tego, co mi się wydaje. Tu też jeszcze mamy ammo. Weźmy sobie, co to są? Szturmowcy powietrznej piechoty. Dobra. Dawać. Jeden z widzów w ogóle pisał też na temat tego, że się nie pojawiają jednostki. Ciekawy jestem, czy coś nie popsuli tutaj twórcy z jakąś aktualizacją. Tak, to jest Schneider. Weźmy sobie, połączmy to. Pognębimy ich. Dobra, co my tu mamy? Wyślemy Mariusza Kozubela, żeby obczaił, czy ktoś tu jest. Weźmy sobie może nawet z pierwszej osoby. Czy kogoś my tu napotkamy? Fajne te miasteczka są, naprawdę. Można podczas obrony jest naprawdę, można o każdy budynek się bić. Okej, no nikogo nie widzę niestety. Dobra. Wyślijmy sobie Łosia, żeby walnął tu bombkę. No, leci. Także spoczko. No i co, więcej tej piechoty. No na razie, kurczę, nie wiem, co ci Ruscy. Niby trójka, poziom trójki. A oni jacyś... Naprawdę dziwne to jest. O, no dobra, mają, widzę, że 76. Dobrze. I mają... deszkę. Okej. Także myślę, że spokojnie dostaną. Na razie się tu nie wpycham. Tak, ich jest tu, widzę, dużo. Myślę, że popamiętają to. I pyk. Wow. No spadły mi FPS-y, ale to już wina mojego komputera jest akurat. No troszkę żeśmy ich wybili. Dobra, myślę, że możemy spokojnie pójść tutaj dalej. Trochę ich pognębimy z innej strony. Okej. Vickersa też do przodu. I tak, mamy tą
tego Schneidera. Schneidera sobie też weźmiemy, myślę, że gdzieś tutaj w mieście bardziej. Możemy nawet tutaj. Ok. Weźmy 25 TP. Też niech sobie tutaj to stanie. Tych tutaj weźmy sobie z tej strony. Czekaj, już kogoś tam widzą. Dobra, lecimy z tym Schneiderem. Dawajcie, dawajcie. No naprawdę, powiem wam, że dziwnie to się zachowuje. Mam nadzieję, że w przyszłych odcinkach z ruskimi będziemy mieli naprawdę bój ostry. Bo liczyłem na to, że na tej trójce szczególnie będą coś próbowali zrobić. No dobra, jest coś, widzę. Się tutaj zagnieździłem trochę. Musimy, dawajcie, szybko wikersy i tak dalej. Bo zaraz może być tutaj grubo. Dawajcie, wsparcie, wsparcie, panowie. W tą stronę. Bo tutaj nie mamy piechoty. Dawajcie, dawajcie. Tutaj też niech przyjdą jacyś żołnierze. Niech się tu nawet pochowają, ale... Ale dobrze, dostali jakieś wsparcie chociaż. Oho, a artyleria ciężka już nam wycięli? Gdzie niby? Tutaj, ta. Czy jest jakiś snajper? Tia, gdzieś tam jest. Dobra, na razie niech on... Weźmiemy w tą stronę. Weźmiemy trochę tutaj żołnierzy, niech zobaczą, co tu się dzieje. Niech obczają. Dobra, widzę, że dostali skazanych rekrutów, także to jest cienko z ich strony. Zaczynamy tutaj próć. O, dobra, dostali wsparcie. Gdzie my mamy tych medyków? Tu są. Dobra, poproszę tutaj przyjść. Proszę się też tutaj ustawić. Okej. Co to, dowódca plutonu? Okej. Oho, przyszli, przyszli. Dobra, potrzebuję tu jakieś wsparcie. Dawajcie tu Browninga najlepiej. Okej. Już jesteście chłopaki, to weźcie im i podleczcie ich. Dobra. I poproszę w tą stronę się ustawić. Coś takiego. Ciekawe, gdzie tu deszka i tak dalej jest. Dobra, weźmy tego ziomeczka tu. Niech on przyjdzie. Dawajcie, bo tu widzę, że specnaz. Elitarne jednostki ich. Dawajcie tu, kurczę, te... O, zaczynają się chyba, rzucili się troszeczkę. No spoko. Dobra, weźcie na razie tutaj, wyluzujcie. I wy tu chodźcie. Dobra, więcej piechoty poproszę. Niech zaczną tutaj obczajać. O kurde, no właśnie, już mi dziabnęli. Musimy lepiej tych żołnierzy tutaj porozstawiać, bo... Dostajemy. Okej, okay, mamy Browninga już tutaj. No i co? Niech może gruchną tutaj. Tą 155. O kurde. Dobra, nie chciałem tam trafiać, ale żeśmy i tak... Widzę, że zrobili sporo. Weźmy, wyślijmy... tą... Zapomniałem, co to jest za samolot. O, ale ten zapiernicza już. Już nie mogę go wyłapać. Dobra. Weźmy sobie tutaj sanitariusza. A, jeszcze tu mają jedno działo. No właśnie. Z tej strony. No dobra, no to niech podjadą tutaj. No i biegną jeszcze Ruscy. Tu mamy, widzę, dużo piechoty, no to też zapraszam.
Możemy wziąć sobie czołg z tej strony. Tu Vickersa jeszcze też. Dawać, dawać, panowie. O, dobra, dostałem wsparcie nawet, jestem zadowolony. Przynajmniej jakiś opór. Kurde, panowie, walić, bo rozwalą was. No właśnie. Nie wiem czemu, my mieliśmy zaskoczenie niby i lipa. Tragito. Szkoda. Nie wiem czemu tak zrobili. Fatalnie. Dobra, panowie, wchodzimy tu. Dawać, dawać. Weźcie jeszcze tutaj, walnijcie. O. Trochę ubudu. Okej. Ło, tylko proszę się nie wysadzić samemu, bo moje jednostki się czasem lubią powysadzać. No i co? Nie możecie nic tu zrobić? Co wy robicie? Ja to muszę przejąć. No nie, dobra, chyba ich rozwalili wreszcie. Okej. Proszę to naprawić w takim razie. A, rozwalili mnie, widzę, całkowicie. Trudno, szkoda. Weźcie tu Vickersa do ochrony. Tu jeszcze mamy ludzi. Przyjmijmy to działo. No bardzo easy match, powiem wam się tutaj, tak naprawdę bez jakichś większych strat to obyło. Tu proszę się też zabezpieczyć. No serio, małe. Słabo, w porównaniu do wtedy było ponad 300 jednostek, a teraz nie wiem co ci Ruscy odwalili. Nie wykorzystaliśmy też tego. Ja jeszcze się i tak starałem to w miarę wolniutko, żeby to szło. Powiem wam, a tutaj taka niespodzianka. Dobra, niech ci tutaj podjadą. A wy proszę tutaj patrzcie się w tą stronę. Zobaczymy zaraz. Weźcie, przełączcie się na ten. Okej, kontynuuj. A tutaj to co? Niech ogarną łazika. Tu snajperzy niech ogarną to. O! Proszę bardzo. Deszka. Nie spodziewałem się, że coś tu takiego będą mieli nawet. Dobra, jedziecie, panowie. A tu mamy co do coś do zniszczenia. T26. No proszę, proszę. No T26 już coś tam. O, no proszę, nawet nam coś zrobią. O, zniszczyli nam. Szkoda. Dobra, jedziemy z nimi. O. No i ładnie. Nie, musimy się tym T25, by... mówię, 25 TP z nimi bawić. Bo tak to szkoda naszych tutaj jednostek. No ale i tak jakiegoś oporu nie było niestety. Za dużego. Tego nie przewidzimy. Co oni będą mieli i tak dalej, także... Dobra, weźmy jeszcze tutaj... Sobie możecie podjechać. O kurde, trochę dostali z tej deszki. Deszka nawet, muszę przyznać, że coś tam zrobiła. O, no i tutaj też ładnie dostaliśmy. Możemy jeszcze przejąć te 26 na spokojnie. No, jak są mapy z budynkami, to niestety FPS-y spadają, ale to tam... Mówię, z czasem może jak ulepszy ten komputer, uda mi się jakoś... będę na nim bardziej wydajniej pracował. Do tworzenia tych... z tej modyfikacji. Dobra. Proszę wysiąść, pancerniak. Czy on wyszedł z drugiej strony? A, ja nie na tego kliknąłem, dobra. Dobra, proszę naprawić mi T26. No lipne jest to T26, naprawdę. Ruscy tego mieli chyba najwięcej ze wszystkich czołgów, z tego co mi się wydaje. O, tu temu kazałem wysiąść.
Ale w sumie dobrze, bo do deszki miał podbiec. Piechota w sumie też się jakoś mocno nie wykazała. O kurde! O kurde! Jeszcze wysyłają, no proszę, proszę. To weźmy ich w takim razie. No dobrze, z jednej strony, bo więcej zabawy. Dobra, niech tutaj też przyjadą. Coś znowu zdobędziemy. I tak mamy tych punktów, ale... Ciekawe, to teraz my się bardziej bronimy. Jak tam trochę ogarnęli, widzę. Dobra, a tutaj ogarnęliście? Dobra, ty już wsiadaj do tego. No, bardzo mnie to ciekawi, czy coś jeszcze mocniejszego. Ja to czekam na T34, aż pokażą. O, jeszcze dostają. No, proszę, proszę. Czyli coś tam jednak dostają. Szkoda, że z takim opóźnieniem, bo tak to by mogli bronić chociaż. Przydałoby się jakieś wsparcie jakichś ludzi, bo same czołgi mało widzą. Dobra, poproszę może tutaj w takim razie. Aż mnie to ciekawi, co oni tam mają. No nic, zobaczymy. Mam nadzieję, że nie jakieś mocne działo, bo jak mi hukną, to zobaczymy. O kurde, właśnie, na przykład piechota. Szczęście tu mam drogę, także... No ciekawe, ciekawe. Albo jakąś chałubicę. Dobrze napędzany jest ten czołg. Kurczę, no powiem wam, że jakieś zasoby mieli wyjątkowo małe tu. No nic specjalnego, serio. Okej, linia jeszcze tutaj popsułem. Nie ma żadnych armat, nic. Nie no, lipa. Dziwne. Trudno. Weźmiemy sobie, jak tam ogarnęliście, to już wsiadać. Tu już też pewnie ogarnęli, także wsiadaj i będziemy mieli zawsze dodatkowe za to punkty. Okej, także co? Zakończ. No i udało się, bezproblemowo. Przynajmniej na tym etapie Ruscy są, no... osłabieni, ale liczę na to, że później będą już bardziej... Na przykład jak będą mieli KW-2, no to będzie ciekawy, powiem wam. No, dobrze, mamy dobre armaty. No i co, będziemy mieli obronę. Fajnie, na zimowej mapie, super, bo teraz gorąco. Na Chopin. Zobaczymy, co to za mapka. Nie znam jej. No i będziemy się bronili, także myślę, że Ruscy coś chyba przywalą. Także już mamy te punkty, już dobrze atakują w dobrym czasie. Także myślę, że będzie co bronić. Trochę użyjemy naszych armat i tak dalej. Także co, jeśli się podobało, możesz stawić lajka, zawsze mi się to przyda z rozwojem kanału. Śmiało piszcie komentarze, nie przejmujcie się YouTube'em, jeśli wam na przykład usuwa, piszcie nawet dwa razy. I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hejka!